Ile jeszcze? Despacito. Despacito. Hit wszystkich hitów. Bardzo lubię. Proszę cię, że to znasz. Despacito znaczy pomału. Wozimy się pomału. Taki mam dla ciebie przekaz, mo. Znowu jesz? Zdrowo, bez mięsa. Daj. O, mam. Sprawdzić. Dik-diki, golce, manaty, kotyki, tońce, sorkonosy. Ponad 7800 zwierząt reprezentujących 1100 gatunków. Bardzo mi się taka robota na łonie natury podoba. Bardzo. Mój bien. Pszczoła? Płaszczka. Pszczoła. Płaszczka. Pszczoła. Sam jesteś płaszczka. Daj to. Motyla noga, to dlaczego od razu nie mówisz, że pszczoła? Chodź. Gdzie? Do pawilonu bezkręgowców. Po co? Po owada. Wstrzymaj konia, amigo. Taki z ciebie entomolog, jak ze mnie old dirty bastard. Pszczoła to królowa, ale ulu na backstage'u, mordo. Jak słyszę pszczoła, to od razu mam przed oczami okładkę Wu-Tang Killa Business World. Co? Śmigło. Nie będę się cofał do 9-8, żeby ci tłumaczyć, lamusze. Gimby nie znają. Stara matura, Ryu. Seniorita pszczoła jest skuteczna i ostra jak żądło. Podobno ogarnie wszystko. Całą logistykę ze sceną. Do tego pisze książkę. Mordo, nie ściemniaj. Nawet ja wiem, że nie ma kobiet w hip-hopie. Zakład. Dlatego wolę dobry popik. Na przykład Ariana Grande mi się bardzo podoba. Albo ta druga. Zakład o dychę, że są. Nie walę z dychy, Ryju. Kablon. Zaraz sam zobaczyć. Przepraszam za niedelikatność. Parafrazując Słowackiego,
Nie czas żałować pszczół, gdy płoną lasy. Szukamy prawdy i tego, kto ją zgubił. Domyślasz się, co spowoduje zła albo nieprawdziwa odpowiedź? Wiesz, co jest w torbie? No to teraz zadamy ci kilka pytań, żeby się upewnić. Na pewno wiesz. Jak się nazywasz? Prywatnie Zuzanna. Pszczoła. Mówi ci to coś? Pszczoła, ciocia Bzy, Bzy Pszczółkowska, tak na mnie mówią. Zaraz. Kim jest Bzy Pszczółkowska? Moim alter ego, które pisze czytanki dla starszaków. Co piszesz? Książki dla dorosłych o życiu i przemijaniu. Planuję jeszcze powieść kryminalną, obyczajową. Kryminalną, powiadasz? To może powinnaś zmienić ksywę na Bzy Tarantinowska. Ktoś w ogóle czyta te twoje książki? Też się dziwię. Dobra. Co masz wspólnego z hip-hopem? Jestem doświadczoną turmenago, która wraca zanurzyć nogę w basenie produkcyjnym tylko dwa razy w roku. Takie w czasy pod gruszą. W czas. Też bym sobie pojechał. Do Kolumbii najlepiej. Ile lat działasz w branży? Więcej niż 10, mniej niż 15. Jaki masz przelot z Polish Hip Hop Festival? Jak potrzebują pitbula do ogarnięcia sceny i wymagającej produkcji, to mnie wydzwaniają. Jestem stage managerką. Wyjaśnij, co robisz jako ten kobieta stage manager? Pilnuję ludzi, harmonogramu, jak trzeba, to noszę ciężkie sprzęty. Zobaczymy, czy dalej będziesz to robić po spotkaniu z nami. Ostatnie pytanie. Jeżeli odpowiesz poprawnie, pokażemy ci, co jest w środku. A jeśli nie, to hasta la vista, baby. Kiedy odbędzie się Lech Polish Hip Hop Music Awards? Dziewiętnastego sierpnia.
się w sierpniu we Wrocku, mordeczki. Estas 7-1.